Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Vampire The Masquerade Bloodlines. Udajemy się aktualnie, by oddać zadania, gdzie unicestwiliśmy plagę i w zasadzie na następnym poziomie możemy dodać jeszcze, następnym razem możemy dodać jeszcze jeden poziom do walki wręcz, co będzie nas kosztowało 9 punktów lub do siły, co będzie nas kosztowało tylko 4 punkty, by zwiększyć do 5 łącznie punktów za walkę już na dobrym poziomie. Myślę, że do siły sobie dodamy i porozmawiamy z naszym opiekunem, który powinien być tutaj, świetnie, że pozbyliśmy się plagi. Hello, neonate. How can I be of assistance? Of course. Rozwiązałem problem epidemii. You have? Impressive, young one. What exactly was the source of the epidemic? Ile dostaniemy punktów? Chciałbym jeszcze zobaczyć. O, to była sprawa kultu krwi pod przewodnictwem wampira o imieniu biskup Vic. On był nosicielem plagi. Tell me of this so-called bishop. Chciał doprowadzić do końca świata. I see. That end may very well be upon us. But to business. I have a debt to pay you for your services. To fakt. If you so desire, I can give to you a unique talisman that might be of use in the future. If that does not interest you, I can compensate you with hard currency. You decide. Zdecydowanie weźmiemy sobie talizman. A wise choice, neonate. True power lies not in wealth, but in the things it affords you. You have done well. Your status is much raised here at the Chantry. Perhaps you might have a place here with us sometime in the future. Mam nadzieję. Mam jeszcze parę pytań. Potrzebuję jeszcze jednej rzeczy. Of course. Mam do ciebie kilka pytań. Może będzie coś nowego jeszcze tutaj do zrobienia. Nic, niestety. Dobra, dostaliśmy amulet, który, jeżeli mnie pamięć nie myli, potrafił... O, właśnie. Krwawa gwiazda. Każdy członek rodziny ma wrodzoną moc do uzyskania ze swojego nieumarłego ciała najwyższego stopnia śmiertelnej wydajności, ale tylko na kilka chwil. A do tego za zgubnym kosztem krwi. Ten nadludzki talizman został wytworzony w celu usprawnienia tej zdolności. Aura krwi trwa dwa razy dłużej. Bardzo przydatna rzecz. Zamiast powiedzmy 10 sekund aury krwi mamy 20. To jest duży plus. Znacznie bardziej opłacalny niż w zabranie 300 chyba sztuk dolarów, coś takiego, czy 500 dolarów, nie, 300 chyba dolarów. Ten klejnot był zdecydowanie ważniejszy. Świetnie. Dobra, teraz udamy się do anarchistów, z którymi porozmawiamy i tylko pytanie, jak się tam szło. Strasznie dla mnie pokręcone jest to downtown. Może w drugą stronę? Naprawdę, nie, potwornie się tu gubię. Jesteśmy tutaj. Elastroant to dziewiątka. Już tędy chyba powinniśmy iść w takim razie. Nocturn. Idźmy miejsce. No to też nie jest droga do tego. Ja pierdzielę. Nie znasz się poruszyć po tym miejscu. O Boże, zupełnie w drugim kierunku idę. No pięknie. Ach, denerwujące. Choć jakiś drogowskaz. Nie, po prostu mam problem z orientacją się. Orientowaniem się w tym terenie jest tu... Owszem, jest duża zabudowa, jakaś tam wysoka zabudowa i tak dalej, są wieżowce, drapacze chmur, ale mimo wszystko nie pomaga mi to w odnalezieniu się w tym miejscu. Może dlatego, że jest ciemno.
dla mnie wszystkie uliczki tak naprawdę są naciskane troszeczkę i wyglądają bardzo podobnie. Z tego co pamiętam, to chyba najbardziej klimatyczną lokacją było Chinatown. Tam dopiero będzie kolorowo. Zostawiliśmy tutaj speluny. Save all. Przez nosiciele plagi nie żyją. You killed all of them? You. So I guess you want me to thank you or something? Damn it. Thanks. Jeden punkt doświadczenia, świetnie. Rodzina czy żywiciele? Chciałem pomóc społeczeństwu. A ty też nie jesteś taka zła, Damsel. Suka z ciebie, ale w dobrym sensie. Chciałem cię... Co? Odkupienie maskarady. Aha. Chciałem coś udowodnić. Anarchiści potrzebują kamarili. Dwójka. You know, you just may have an anarch soul. I'll let you chew on that, Kim. Some of the boys might have overheard our conversation and gotten an impression of my sock. Somebody in his joints got a lack of restraint to keep his mouth shut. Może. Do zobaczenia. Zaczekaj, a jeśli powiem, że mam dosyć Lacroixa i chcę dążyć do anarchistów? I don't know. You seem pretty tight with Nancy pants up there. Co chcesz zasugerować? Ja się nimi bawię, ale nic pokazał mi drogę. Chcę być tutaj z wami, ludzie. Chwila, nie mogę się zaangażować w anarchistów, przykro mi. Co chcesz zasugerować? For all I know in that tower on there, you're still a worthless, boot-looking, candy doo-boo. Zachowam swoją przynależność w tajemnicy, póki co pójdę dogodzić czymś Lacroixowi. Chuj z Lacroixem. Po to tu jestem. Mam dosyć, słyszysz? Dobra, jedynka. Cool. With someone on the inside, we should be able to eject his candy ass a whole lot sooner. Keep us conscious, candy. Beze mnie nie będzie rewolucji. Do zobaczenia, Damsel. Z tobą? Na razie nie. Pogadam jeszcze z Jackiem. Jackiem? What's up? A, nic się nie dzieje. No to co, przejrzyjmy co mamy teraz do roboty. Moglibyśmy pójść do tego klubu, konfesjonał, coś takiego. I znaleźć Patty. Tylko żeby znaleźć Patty. Perswazję. Skoro szkoda, że ja dałem tutaj w zastraszanie, nie w perswazję. Może to by mi się bardziej wtedy przydało. Zobaczmy. Śródmieście. Gruby Larry powiedział, że właścicielka klubu Confession szuka kogoś z twoimi szalonymi umiejętnościami. Skalter chce zniknięcia Patty. To się również łączy jedno z drugim. Okultystyczna osobowość. A artefakty na razie są nie do ruszenia. Nie mamy możliwości wejść tam. Ja na razie muszę znaleźć przystanek, właśnie o taki, i zobaczyć, gdzie jest ten Confession 5. Okej, okay. To jest chyba ten taki pseudo-kościół z czerwonymi oknami. Tam się teraz udamy i zobaczymy, co będzie ciekawego w tamtym miejscu. A jak już zakończymy te zadania poboczne, to zajmiemy się głównym zadaniem od księcia. Venture Tower. No. I wydaje mi się, że to jest ten pub. Faktycznie wygląda jak kościół. Albo to jest jakiś kościół przerobiony. Nice. Dobra, tam mamy sprzedawcę. Save all przy okazji.
Najpierw chciałbym sobie obejść dookoła i zobaczyć, co tu można zrobić. Tu są wejść do kanału dla Nosferatu. Jak widzicie, cały czas się można tak naprawdę przemieszczać niepostrzeżenie. Ale wejdźmy do środka. Hello. I knew you'd talk to me. I swear you were all like totally drawn to me. I'm surprised I don't know you. I usually meet all the LA vampires out on the scene. Not a lot of you out tonight, which is weird because I don't know of any parties going on. Oh, Patty. Chyba mówisz do niewłaściwej osoby, wampir ta. Nie wiem, co ci się wydaje, ale wampir ta. No, come on. It's totally cool. I'm Patty. Seriously, everyone knows me. Besides, I just wanted to ask you if you've seen someone. Kim jest ten straszliwy ktoś? No dobra, kogo? His name is Kent Allen Ryan. He's a toreador. Really good looking, dresses really well, like all Prada usually. Dlatego nie wybrałem toreadora. Faktycznie go znam. Niedawno go widziałem. You are totally awesome. Well, it just goes to show you that you don't have to dress cool or have a lot of power to be a cool person. So, where is Kent? Na dole opuszczonego szpitala. Chcę tam zorganizować balangę. Okej. Okay. Właśnie widziałem, jak wychodził z alejki, był wściekły. Poplamił sobie mokasyny. W Banku Krwi, Santa Monica. Chcę tam zorganizować balangę. Okej, okay. Może wyślemy go w takim razie. To się da zrobić. Oh, that is totally Kent. He's so like that. I better go find him. He needs my help to do anything. Thanks again. Spoko, nie ma problemu, po prostu tam idź, a on będzie cię szukać. Okej, okay, zobaczmy. Problem Patty został rozwiązany, poinformuj Skaltera i Santa Monica. Patty została przez ciebie przekonana do udania się do Banku Krwi. Trzeba poinformować Vandala. Okej, okay, dobra, no to w takim razie na razie stąd wychodzimy. Straciliśmy człowieczeństwo i to jeden punkt za to, że wysłaliśmy ją do Banku Krwi. Najpierw poinformujemy Skandala. Będę biegać. A później pojedziemy do na wybrzeże, gdzie zajmiemy się poinformowaniem Vandala. Więc najpierw tutaj, a później do taksówki trzeba pojechać. Pójść. I taksówką pojechać w sensie. A ja sobie łychnę kawusi. Dużo biegania tu jest. O, hej, taksi. Dobra, na początku do anarchistów, zdecydowanie. Jezus Maria. Moja koordynacja ruchowo-kubkowa jest nie taka, jak powinna. Mamy 3 punkty doświadczenia, teraz zostaniemy pewnie następny. U Vandala prawdopodobnie zakupię dużą ilość krwi. Ile ja mam w ogóle pieniędzy? Portfel. 1379. Może być. Ta krew będzie mnie dużo kosztować. Coś wreszcie zrobimy z tą małą fortuną, którą zebraliśmy. No i przy okazji, czy zobaczymy też, czy nie mamy jakichś nowych maili w mieszkaniu. To też może być całkiem interesujące, ok. Zapis. Zająłem się problemem z Patty. Mam kilka pytań. Zrobiłem to dla dobra maskarady, narka. Zawsze będę trzymać za się spraw anarchistów, narka. Okej, świetnie. Miejsce zakończone. Mamy punkt doświadczenia i dodajmy sobie aktualnie do siły. Podnieśmy na 5 poziom. I teraz już możemy chyba używać tej katany w pełni. Wymagana walka wręcz 5 i 5 mamy. Tak jest, świetnie.
Lecimy sobie teraz do Banku Krwi. Tam zrobimy zakupy, jak mówię. No i oczywiście odbierzemy kolejny punkt prawdopodobnie doświadczenia. I muszę się zastanowić, w co bym teraz chciał pójść. Bo 20 punktów traumaturgię to jest zdecydowanie za dużo. To duży koszt. Ale gdybyśmy poszli sobie jeszcze, powiedzmy, wytrzymałość, może troszkę przypakowali tą postać do walki w zwarciu, no to nie byłoby tak źle. Zrobimy save'a. Tak, po prostu jedź. Więc tak, mamy Santa Monica, nie będzie jeszcze Chinatown, chyba Hollywood. Pamiętam, że były 4 dzielnice, było 5. Nie pamiętam dokładnie, nie była 5. Świetnie. O, jesteśmy blisko naszego apartamentu, to... Nie jesteśmy blisko apartamentu, jesteśmy blisko... Tu jest Asylum. Okej, wiem, gdzie jestem. To i tak musimy tędy iść. I może poszukamy Mercurio. Zobaczymy, czy Mercurio jest. Nie wydaliśmy go przecież. Najpierw sprawdzimy sobie tutaj skrytkę przy okazji. Kompa. Nie jestem pewien, czy może będą jakieś questy albo jakieś zlecenie. Nie, tu nic nie ma. To też nic. Koniec. Nie za dobrze. Jestem ciekaw, gdzie jest ta dziewczyna, której pomogliśmy w szpitalu. Ona się stała naszym gulem teraz. Wypiła naszą krew. Mam wrażenie, że ona się powinna pojawić niedługo. Teraz do banku krwi. Nie, teraz zobaczymy, czy jest Mercurio. A jeżeli go nie ma, to w takim razie się ulotni. I już go chyba raczej nie spotkamy. Tak jest, ulotnił się chłopak. No dobra. To ostatnia opcja wycieczki na naszej drodze. Bank krwi. Nie całkiem chciałem to otworzyć. Chciałem zejść na dół. Pomyliłem się. Mam nadzieję, że tym razem będzie zadowolony z nowego żywiciela. Sweet girl you sent up made the other one seem like sour milk. Real bleeder, lovely thing. Least she used to be. But she'll live on in your heart, won't she? Need a bag of her? Coś się odrobi nie w paczce? Ja pierdolę. 2 punkty doświadczenia, nieźle. Tak. No i super. Błękit, paczka błękitnej krwi. Chcesz coś ode mnie kupić? Mogę to sprzedać za 25. To mogę ci sprzedać na pewno. Świetnie. Chcesz jej odrobinę w paczce? Jak najbardziej. Paczka krwi. Tak, na poważnie bym chciał dużo tego kupić. Super. Błękitnej krwi też. Z jedną sztukę. Dobra. No i teraz jestem przynajmniej jakoś zabezpieczony przed takimi sytuacjami, jak była z biskupem, że mi brakło krwi i już nie mogłem totalnie nic zrobić. Ponieważ ja jednak polegam na tej magii. I wracamy teraz. Czym się zajmiemy? Zobaczmy. Gruby Larry powiedział, że właścicielka klubu to jeszcze chciałbym zobaczyć. Santa Monica. I tym się powinniśmy zająć. Poszukiwanie Moody'ego. Karnawał śmierci jeszcze niestety nie jest dla nas nawet w zasięgu wykonania. To jest quest bardzo długi. On... Wszędzie się chyba w luku aż do końca gry jakoś, tak? Nie pamiętam.
Hop in. Jasne, czemu nie? Teraz wracam do Downtown, Śródmieścia. W ulicy naprzeciwko baru. Tylko jakiego, o jakim barze mówiłeś, przyjacielu? I teraz znowu, w którą stronę było na tą cholerną... Nie wiem. Dobra, zobaczmy. Jestem tutaj. Okej, okay, samą stronę. Uliczka za barem. To chyba w tym miejscu, w tym kierunku będzie to spotkanie z Moodym. Najpierw to sprawdzimy. Później udamy się do klubu Confessional. Żebym nie znał save'a. Ile mam punktów doświadczenia? 2 punkty. To może być. I mówicie, że tu gdzieś powinno być spotkanie, tak? Albo nie tutaj. Nie wiem, nie na razie nie. Tu nikogo naprawdę nie ma. Chyba, że... Okej, tu mnie jeszcze nie było. Hello! Jesteśmy na obszarze walki. Teraz sobie zrobię save'a. Ten krwawy bulder, trudno go nie zauważyć. A co ty widziałeś? These two guys, that guy and another one, well, they showed up. I've been living here, so I hid. I thought maybe they was owners or cops come to clean the place out. Kim był ten drugi facet? That fella called him Muddy. To co robił ten martwy kolej z Muddym? Oh, they was waiting on someone. They were going to do some kind of job, they were saying. But the person they was meeting, well, he was late. So the one guy leaves, you find the phone and call him, and the dead guy stayed. Well, that's when the killer, that's when he showed up. Pojawił się? One second he wasn't there, and then he was. Like out of the shadows he come up, scared the shit out of the dead guy. I'd like to scream, but I couldn't breathe. I co później się stało? Oh, that killer, he grew these claws. I swear it, I saw it. The dead guy went white, like he'd seen the devil, and then the killer grabbed him round the neck and lifted him up and started cursing at the guy. Oh, I didn't hear too good. Something about revenge for what he did or what they did. The killer made sure that guy knew who he was and then ripped him open. Just tore him apart. He did it real slow, made the guy scream. A co z tym młodym wrócił jeszcze? Zapomnisz o tym, co tu widziałeś. Uciekaj i już nie wracaj. Możemy użyć dominacji, bo on zacznie gadać. I będzie zagrożenie dla maskarady. Okej, I will. I don't want never think about that again. No i super. Odkupienie przy okazji maskarady. Nie zabiliśmy go. Ale widzę, że niezła rozruba to była. 3 punkty doświadczenia. Możemy wejść tędy na górę. Kim ty byłeś, przyjacielu? Wow. Nie to. Mogę rzucić jego głową, cudownie. Tego właśnie oczekiwałem po dobrej grze. What the fuck? Shit. I'm firing! To się regeneruje? Dobra, mój błąd. Idziemy tędy. No i nie działa tak, jak powinno. Dobra. Miejmy nadzieję, że jednak się podniosę.
Rura. Zobaczmy, co on miał przy sobie. Klucz do pokoju w hotelu Lucky Star. Look at Star, coś takiego. I mamy jeszcze radio samochodowe. Świetnie. Nie wiem, po co ja to trzymam, ale może się do czegoś przyda. Dobra, mamy ten klucz do pokoju. Zobaczmy w takim razie. Poszatkowane ciało Miltona było w opuszczonym magazynie, ale nie było śladu po Durbinie. Mimo tego udało ci się jeszcze znaleźć klucz do motelu Lucky Star. Nie wiem, gdzie to jest. W Śródmieście. No to co, idziemy do konfesjonału w takim razie. Nic tutaj więcej nie mogę zrobić. Czy mi się to jakoś zregeneruje? Oby. Bo dość dużo życia straciłem przez nogi. Okej, to się regeneruje, ale powoli. Spoko. W takim razie ja sobie chlapnę. Szybciej się regeneruje, jak kogoś spożywam. Dobrze wiedzieć. Nie w tym kierunku. Znowu sobie zrobimy save'a. Pozostaje nam tylko sprawdzić konfesjonał. Już więcej questów pobocznych raczej do wykonania nie mam, przynajmniej na obecną chwilę, ale pewnie tam jeszcze coś znajdziemy i będziemy mieli do zrobienia. Ile mam punktów? 3 punkty doświadczenia, świetnie, potrzymamy je troszeczkę. Nie mam jeszcze sprecyzowanego celu, na co bym chciał to wydać, prawdopodobnie zastanowić się nad tym poza odcinkiem, by już was tutaj nie trzymać niepotrzebnie i zbyt długo, ale... No nie wiem, właśnie albo w tą wytrzymałość troszeczkę pójdziemy, żebyśmy mieli więcej życia, albo perswazję. Nie wiem, czy na tym etapie gry się już perswazja za bardzo będzie przydatna. Mamy zastraszanie na wysokim poziomie. Może w dominację pójdę więcej, żeby mieć więcej jeszcze możliwości rozmowy. Na razie tutaj się skupimy na tym zadanku. I moi drodzy, tutaj podziękuję wam też za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej pa!